Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica Fabryczna, na 5 Końskie, biuro@quickhouse-nieruchomości.pl, zadzwoń 722-012-002, www.quickhouse-nieruchomości.pl. Miniony weekend był weekendem cudów, bo właśnie tym mianem określa się finał szlachetnej paczki. W naszym regionie funkcjonował w tym roku jeden rejon, Radoszyce. I to właśnie w tej miejscowości zorganizowano też galę finałową. Rejon Radoszyce stanowił w tegorocznej edycji szlachetnej paczki jedyny rejon w naszym powiecie i objął on swoim działaniem gminy. Radoszyce, Końskie, Fałków, Smyków, Ruda Malenicka oraz Strawczyn. Pomocą darczyńców objętych zostało w sumie 50 rodzin, a paczki pochodziły od ludzi z wielkimi sercami z województw śląskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. W Radoszycach zorganizowano centrum logistyczne, a następnie około 20 wolontariuszy z paczkami wyruszyło do rodzin. W sumie do potrzebujących trafiła pomoc o wartości około 130 tysięcy złotych. Całą tę akcję podsumowano podczas specjalnego spotkania w niedzielę w hali sportowej. O szczegółach pomocy opowiadają liderka szlachetnej paczki w Radoszycach Agnieszka Szustak, a także burmistrz Radoszyc Michał Pękala. Chcieliśmy podziękować, Aga, prawda? Wszystkim. Wszystkim darczyńcom, wszystkim sponsorom za serce włożone w przygotowywanie paczek. Muszę powiedzieć, że na terenie miasta i gminy Radoszyce była to jedyna paczka w całym powiecie. Do nas dołączyły ościenne gminy. Było przygotowane przez nas 50 paczek, które były dostarczone przez wolontariuszy na miejsce do każdej rodziny. Był to wyjątkowy dzień dla wszystkich tych rodzin z uwagi na to, że był to tak zwany dla nich butem cudów. Rodziny nie spodziewały się tak bogatych paczek, takiego wsparcia, zauważenia przez innych, za co serdecznie dziękują i my jako wolontariusze tak samo składamy serdeczne podziękowania darczyńcom. I to, że umiemy pomagać, że to jest zwykłym cudem, to zauważyli liderzy województwa świętokrzyskiego, ponieważ zdecydowali, że finał szlachetnej paczki, szanowni państwo, będzie właśnie w naszej gminie w Radoszycach. Tak. Zapraszamy serdecznie. Kiedy, Aga? W marcu bieżącego, przyszłego roku. W marcu 2024 roku. Finał szlachetnej paczki. Warto pomagać, fajnie jest pomagać, pomagajmy razem. Bardzo państwu dziękujemy. W finale udział wzięła także radna wojewódzka Agata Binkowska. Dla wszystkich przygotowano gorący kugiel i słodki poczęstunek, a część artystyczną zapewniły społeczności szkół podstawowych z Miedzieży oraz Radoszyc.